jaką krzywą przedstawia poniższe równanie i naszkicuj tę krzywą w układzie współrzędnych. A równanie jest takie: 9x kwadrat plus 4y kwadrat plus 54x minus 8y plus 49 jest równe 0. Otóż lewa strona tego równania to jest wielomian drugiego stopnia w x i y. No i takie równanie wiemy, że może przedstawiać jedną z krzywych stożkowych, czyli elipsę, hiperbolę, okrąg lub parabolę. No i w szczególnych przypadkach może przedstawiać zbiór pusty, punkt lub parę prostych. Teraz tak, no ponieważ występują dwa człony kwadratowe, czyli x kwadrat i y kwadrat, i mają one, oba mają współczynniki dodatnie, no to z krzywych stożkowych może to być co najwyżej elipsa, no ponieważ współczynniki są przy x kwadrat i y kwadrat są różne. Gdyby były takie same, to mógłby być okrąg, a ponieważ są równe, różne, to będzie elipsa prawdopodobnie. No i teraz, żeby ją naszkicować, to warto sobie przypomnieć, jak wygląda takie standardowe równanie elipsy w układzie współrzędnych i następnie to równanie metodą dopełnienia do kwadratu sprowadzimy do postaci standardowej. Więc zacznijmy może od standardowego równania, czyli tak, taka postać standardowa równania elipsy to jest x minus x0 do kwadratu podzielone przez a kwadrat plus y minus y0 do kwadratu podzielone przez b kwadrat jest równe 1. I to jest elipsa, która ma środek w punkcie x0, y0. Może tak tutaj ją naszkicujmy. Tu jest powiedzmy x0, y0. No i a i b to są dwie liczby, które są większe od zera. To są tak zwane półosie. I a to jest, czyli tak, tu jest środek, a to jest półoś w kierunku x, czyli powiedzmy tu jest, prawda, to ma, to jest a w jedną, 3a w drugą. To jest też a, czyli tutaj są te wierzchołki, czyli to jest x0 plus a, tu jest x0 minus a, no a b z kolei to jest w tą stronę, czyli powiedzmy tak i tak, czyli tu jest b i tu też jest b, czyli tu jest współrzędna y0 plus b, tu jest współrzędna y0 minus b, no i to jest taka elipsa, powiedzmy mniej więcej w ten sposób położona, prawda? I to jest standardowe równanie elipsy, środek i półoś. No i teraz naszym celem jest sprowadzenie tego równania no właśnie do takiej postaci. No i czynimy to metodą dopełnienia do kwadratu, czyli bierzemy najpierw człony, które zawierają x kwadrat i x. Może przepiszmy to równanie tak. 9x kwadrat plus 54x plus 4y kwadrat minus 8y plus 49 jest równe 0, tak? Najpierw człony x, potem człony y. Więc może tak, może zmienimy, x-y będziemy na niebiesko, czyli tak, z tych dwóch członów wyłączam sobie 9, czyli mam 9 razy x kwadrat plus 6x. No dobrze, i teraz będę zostawię może wolne miejsce, żeby dopełnić do kwadratu, plus... Teraz co? 4 razy y kwadrat minus 2y i tu plus i wolne miejsce. No i reszta jest plus 49 i to jest... I tu jeszcze coś prawdopodobnie nam się pojawi z tej metody, więc zostawię jeszcze wolne miejsce. Więc to chcę zapisać jako x kwadrat plus x plus coś do kwadratu, prawda? Czyli no, jak piszę x plus coś do kwadratu, czyli prawda, jak piszę sobie x plus jakieś tam k do kwadratu, czyli to jest x kwadrat plus 2kx plus k kwadrat, czyli tutaj ten współczynnik przy x to jest 2k, no to tutaj jest 6, wobec tego to będzie x plus 3 do kwadratu, czyli tu muszę dopisać 9. No i oczywiście, ponieważ chcę, żeby równanie nadal było prawdziwe, to muszę odjąć. No ale ile muszę odjąć? Tu mam 9 i tu mam jeszcze jedną dziewiątkę, prawda? Czyli tutaj dodałem 9 razy 9, czyli muszę to odjąć z powrotem, czyli mam minus 81. No i teraz po lewej stronie mam to samo, co miałem poprzednio, ale ten kawałek, prawda, mogę rozpoznać jako x plus 3
do kwadratu. No i teraz ponownie, podobnie z członem, który zawiera y, tu mam y kwadrat minus 2y, czyli to będzie y minus 1, czyli tu będę miał 1. Teraz ten kawałek rozpoznaję jako y minus 1 do kwadratu. No i tutaj pojawiło mi się 4, którego nie było. 4 razy 1, to muszę to 4 odjąć z powrotem. No dobrze, i teraz już mam taką prawie, że postać standardową, czyli 9 razy x plus 3 do kwadratu plus 4 razy y minus 1 do kwadratu i to równa się, przerzucę sobie wszystko na drugą stronę, 85 będę miał minus 49, tak? 85 minus 49 to jest 36. To jest 36. No, czyli już widzę, pojawia mi się taka postać jak tutaj, tylko jeszcze po prawej stronie chcę mieć 1, czyli dzielę przez 36 obie strony tego równania. Wobec tego otrzymuję tak, przez 36, czyli x plus 3 do kwadratu 9 przez 36 plus 4y minus 1 do kwadratu przez 36 jest równe 1. No i co? I tutaj mam 9 przez to jest 4, czyli x plus 3 do kwadratu przez 4 plus y minus 1 do kwadratu przez 9 jest równe 1. No i widzę teraz, prawda, że jest to elipsa, czyli to jest elipsa o środku. No, jaki jest środek? No, widzę, że środek to jest tak, mam, środek jest x0, y0, czyli tu jest, ale tu jest x minus x0, tu jest plus 3, czyli środek jest, współrzędna x jest minus 3 środka, a współrzędna y 1. No i o środku i półosiach. Jakie to są te półosie? Prawda? Tu jest kwadrat, a kwadrat i b kwadrat, czyli i półosiach a równe 2, to jest ta półoś pozioma, i b równe 3. No i teraz na koniec możemy naszkicować tę elipsę, czyli tak, tu jest powiedzmy 2, 4, minus 2, minus 4, 2, 4, minus 2, minus 4, tu będzie x, tu będzie y, czyli tak, środek jest minus 3, 1, czyli tu będzie środek. I teraz półoś 1 to jest 2, czyli tu jest 2 w prawo idę i 2 w lewo, to jest a. A półoś pionowa to jest 3, czyli raz, 2, 3 i raz, 2, 3 w dół. No i mam taką elipsę. O! To jest moja elipsa dana tym równaniem wyjściowym, no, które po zapisaniu, po sprowadzeniu do postaci standardowej, no, odczytuje od razu środek i półosie i mogę wtedy naszkicować tę elipsę w układzie współrzędnym.